Bach, Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach. Arte de Sonatori gra w trzecim naszym filmiku właśnie Johanna Sebastiana Bacha. A potem ja się dołączam. Znacie Bacha? Bach miał bardzo, bardzo dużo dzieci. Żył dawno temu. Bach miał ponad 20 dzieci. 20 dzieci, tak się mówi, 20. Ponad 20 dzieci. Ale to też były inne czasy i wtedy zimą nie było ogrzewania. No, więc to jest logiczne, że i też nie było gier komputerowych. Ludzie musieli ze sobą rozmawiać. Wyobraźcie sobie, wracasz do domu po całym dniu i musisz rozmawiać z kimś. Masakra. Tak to było wtedy. Więc Bach pisał muzykę do, jak to się mówi, do mszy świętej, tak? Bo tam, gdzie Bach mieszkał, były mszy protestanckie, które, powiem wam, ja się tak cieszę, że mamy swoje katolickie mszy święte, które tylko trwają godzinę. Jak się chodzi do kościoła protestanckiego, to tam się chodzi co najmniej 2 godziny czy więcej. I wyobraźcie sobie, że nie było ogrzewania wtedy. I to było też tak, że co niedzielę śpiewano inny chorał. Tą niedzielę trzeba było śpiewać takie melodie, tą niedzielę takie melodie. Wszystko było jakby, no jak w Niemczech to jest, Ordnung. I ludzie zaczęli zasypiać. Ludzie na mszach świętach zaczęli zasypiać. To była taka wielka nuda. Ludzie mieli dość tego. No nie było żadnego, nie jak u nas w kościele, że jest trochę napięcie, exciting, nie wiadomo, co się wydarzy. Prawda? A tam nuda, wiemy, co będzie. Więc Bach też się zaczął nudzić i zaczął pisać fantastyczne aranżacje do tych chorałów. Nagle rozdawał głosy. Mówił, proszę to śpiewać, a wy śpiewacie to, a wy zamiast tutaj spać na mszy świętej, bo tak było, w protestanckim kościele była funkcja jednego pana, który chodził i budził ludzi, którzy zasypiali. Więc Bach uratował protestancką mszę świętą. Rozdał głosy ludziom i nagle z takich prostych chorałów wychodzi piękna muzyka i teraz Arte de Sonatori zagrają Bacha właśnie, gdzie są 4 głosy, każdy głos gra swoją melodię i wyobraźcie sobie, że te głosy też można było śpiewać. Nad rzeczką opodal krzaczka spotkała kaczka Polaczka. Zadała pytanie kacze, czemu ten Polaczek płacze? Polaczek odpowie kaczce, że tęskni do życia w paczce, a bardzo przygrzewa słonko cały rok nad Amazonką. Chlap, chlap, chlip, chlip, to nadwiślański typ. Chlap, chlap, chlip, chlip, to nadwiślański typ.
ciebie, Polaczku młody, by rzucił na antypody. Dlaczego za paczką biadasz, a się pocztą sam nie nadasz? Polaczek się mocno skupił, bo mądry był, a nie głupi, i stwierdził sensownie w sumie, wiesz, ja chyba już nie umiem. Chlap, chlap, chlip, chlip, to nadwiślański ty. Chlap, chlap, chlip, chlip, to nadwiślański ty. Zmęczony zabójczą dietą, bo błotko w Majorku nie to, i bardzo mu ciąży praca, siedzi smutny i nie wraca. A w tym czasie inne nacje przyjechały na wakacje, dogadały się tu z nami i zostały Polakami. Chlap, chlap, chlip, chlip, ech ten nasz nowy nadwiślański typ. Chlap, chlap, chlip, chlip, ech ten nasz nowy nadwiślański typ. Teraz Tomek zagra Bacha. To jest też bardzo, bardzo suite. To jest fragment, czy to jest otwarcie czegoś, Tomek? To jest preludium pierwszej suity. To jest preludium pierwszej suity Bacha. To jest, powiem wam, że to jest hicior. I Tomek zagra, a potem zagramy piosenkę i zaśpiewamy na wyspie Bergamocie. Na wyspie Bergamocie każdemu płacą krocie. Nie trzeba się wysilać, wypłata jest co chwila. Wypłata jest co chwila. Co piąty na zachętę zostaje prezydentem. Co drugi o premiera posadę się ociera. Senator w okamgnieniu się rodzi na kamieniu. Widziano także posła, którego kura zniosła. Na wyspie Bergamocie każdemu płacą krocie. Nie trzeba się wysilać, wypłata jest co chwila. Wypłata jest co chwila. Przybysze z końca świata zostają tam na lata, bo mogą mieć nie trochę, lecz wszystko za darmo. I powiem tylko tyle z ekonomicznej strony,
Pobędziesz tam przez chwilę, a będziesz ustawiony. Położysz się w pościeli i będziesz sobie drzemał. Lecz bardzo na to nie licz, bo takiej wyspy nie ma. Takiej.